Sponsorem grupy początkującej jest firma Manto, polski producent odzieży pod sporty walki, a także pod praktycznie każdy możliwy sport. Jeżeli ktoś chce się wygodnie ubrać na siłkę, na matę, czy po prostu na co dzień jakiś porządny dresiwo, to na pewno mantoshop.pl to adres, pod którym może znaleźć fajną jakość za fajne ceny, no i wesprzeć naszych polskich chłopaków. Także polecam mantoshop.pl, na pewno się nie zawiedziecie. I drugim sponsorem, partnerem grupy początkującej jest grupa szkoleniowa Mauricz.com. Jeżeli ktoś ma ochotę rozwinąć się w zakresie diety, dietoterapii, metodyki treningu, no tak naprawdę wszystkiego, co związane jest z trenowaniem, to zapraszam na stronę Mauricz.com. Tam w zakładce terminarz, w zakładce szkolenia możecie dowiedzieć się kiedy, co, gdzie i jak. Świetna kadra, naprawdę to jest taka no, marka Kuby, która gwarantuje, że naprawdę najwyższy stopień profesjonalizmu ze strony prowadzących te szkolenia, także polecam Mauricz.com. Kuba zresztą w przyszłym tygodniu zawita do grupy, do podcastu i opowie swoje wrażenia z Australii, gdzie był razem z Asią Jędrzejczyk, także sam będzie mógł zareklamować swoją własną działalność. A już teraz zapraszam wszystkich na najpiękniejsze wydanie grupy początkującej, gdyż gościmy Kasię Lubońską, która będzie się biła zaraz w KSW, i Karolinę Kowalkiewicz, która zaraz zadebiutuje w UFC. Zapraszam na podcast z dziewczynami. Dobra, dziewczęta, zapomnijmy o całym otoczeniu. Pożegnamy. Tak, mamy mówić do mikrofonków. Możemy zrobić mały mic check? Litwo, ojczyzno moja. Pięknie. Ty jesteś jak zdrowie. Hello, hello. Okej, okay. Jesteśmy dziewczyny, dobra. Każdy swoje. Hello. Adela. A muszę bliżej niż tutaj, co teraz? Tak, tak, zdecydowanie. Okej, okay, zaczynamy. Tyle piękna w grupie początkującej jeszcze nie było. Razem ze mną Katarzyna Lubońska, Karolina Kowalkiewicz. Cześć dziewczyny. Cześć. Nie będziemy ukrywać chyba, że przesiedzieliśmy już w tym miejscu 2 godziny czekając na skończenie media day'a waszego. Także może początek energetyczny nie będzie za mocno, ale Karolinka już uzupełnia kawkę. Herbatkę. Herbatkę, aha. Herbatka, to jest herbatka. Mogę, trzeba na wstępie powiedzieć, że Karolinka jest chudziutka. Dzięki. Ale Karolin, ile teraz ważysz? No tak około 57 kilo, niecałe 57, tak różnie, tak pomiędzy 56,5 a 57,5. Zależy od dnia. Jak się czujesz? Rewelacyjnie. Powiedz o swojej nowej diecie. Moja nowa dieta jest... To było w sumie ciekawe, bo dziewczyny mają zawsze to utrudnione, nie? Przez miesiączki, przez wszystko. Jak? No bo to nowa pani dietetyk, nie? Się pojawiła w twoim życiu. Tak, Paula Gałęzowska. Bardzo fajnie mi się z nią współpracuje. Wywaliła mi z diety gluten, wywaliła mi z diety nabiał, dorzuciła parę różnych fajnych rzeczy i jest dobrze. Się czuję naprawdę dobrze. Jesteś jedną z tych, co jakby poczuło różnicę bez glutenu? Bo ja to ja powiem, że jak ja przychodzę na bez gluten, nawet już po tygodniu, czuję się w ogóle zupełnie lepiej. No, także tak powiem, jestem mniej zamulona, nie jestem taka senna. Kaśka, ty bawisz się w takie rzeczy? Ja właśnie jestem trochę senna, bo jem gluten. Trochę mi się spać, to nie wiem, czy to gluten, czy to że o 4 wstałam. Nie, no ale to naprawdę coś w tym musi być. Fakt, że tam znowu się pojawiają jakieś teorie, że to oczywiście jest wyssane z palca, ale no kurde, no dzisiaj nawet tutaj na sali z Jakubem Szostakiem się spotkałem. Chwilę o tym pogadaliśmy, też on doświadczenie ma jako dietetyk, że właśnie coś w tym musi być, mimo tym może ktoś to będzie podważał, ale no kurde, jakoś... Ja nie wiem, czy to efekt placebo, ale na serio, po jakimś tak właśnie nawet głupim tygodniu już czuję różnicę bez tej proteiny, która zapycha żołasa, nie? Więc coś w tym musi być. No ja też czuję różnicę. A nabiał? Poczułaś? Bo ja przy takiej robiłem bez nabiału i nie widziałem różnicy. Ale wiesz co, bardzo mi brakuje, uwielbiam w ogóle sery pleśniowe, sery żółte, mleko do kawy, ale mam problemy z zatokami, tak cały czas mam katar. A niestety w nabiale jest coś takiego, co się nazywa kazeina. Kazeina jest bardzo śluzotwórcza, przez co się nasilały tamte moje problemy właśnie z zatokami, dlatego to wywaliłyśmy z diety i jest dużo lepiej, naprawdę. No serio, wow, to ciekawe w sumie. Taka ciekawostka. A ty, Kaśka, to jakakolwiek dieta? Czy jesz? Czy masz taką... Jesteś jedną z tych szczęśliwych osób, które mogą jeść i nie tyją? No, nie. Z Nutellą i bananami. No. Tak, to jest taki posiłek. Zawsze na obozach chodzimy już z dziewczynami na leśniki z Nutellą.
No, nie chyba, że któraś jest blisko do walki, to niestety sałateczka. Nutella, Nutella niestety no, nie jest w menu najczęściej z fajtera, nie? Gluten? No nie, no bo Nutella to jest po prostu czyste zło, nie? Niestety, jest pyszne, ale jest, no, nie wiem, czy tam jest cokolwiek, co jest dobre tak naprawdę, nie? Bo nie ma tam prawie orzechów, jest tylko tłuszcz i... No, no kiedyś czasami kakao, tak, to, tak. Rośliny, tak? Czyli można jeść, bo dietetyczne. Nutella trzeba jeść, Nutella. No, z naleśniczkami tym bardziej. No ale co, w sumie wy macie walki w podobnym czasie, co? Chyba. No ja mam trochę wcześniej. No Kasia ma trochę wcześniej, tak. Bo ty jesteś grudzień? Tak, ja 19 grudnia, Kasia 28 listopada. No to tak mniej więcej, nie? Mniej więcej. Mhm. I jak tam nastroje dziewczęta? W sumie ważne walki w waszym życiu, co? W sumie ty KSW moje pięknie... No właśnie. Twoja też zresztą. No fajnie, fajnie, ja już się nie mogę doczekać. Naprawdę. No jakie ja tak ci padło na fajniejsze pytanie i najgłupsze pytanie, jakie dostały się dzisiaj? Możecie, wiesz, podzielić się takim refleksją, nie? Najlepsze pytanie, jakie można zadać wam? Mi się już podsunęło jedno. No, śmiało. O mojego tygrysa na ręce. Dlaczego ten tygrys... Jeszcze nikt mnie nie zapytał o to w sumie. Dlatego może mnie tak zdziwiło, ale... Okay. Może nie jest takie głupie, no nie wiem, ale nie lubię, jak ktoś mnie pyta o moje tatuaże i ich znaczenie. Okej, czyli mamy tutaj małą podpowiedź na przyszłość, tak? Żeby, a może taka, wiesz, będzie broń przeciwniczek, nie? Tak, wszyscy będą mnie o to pytać. Dokładnie, nie. A ty, Karolinka? Wiesz co, dzisiaj nie miałam żadnego takiego głupiego pytania, raczej były takie normalne pytania, takie... Normalne, ale no dobra, ogólnie najgłupsze pytanie... Teraz ja podpadłam, jak będą oglądać. No ale najgłupsze pytanie, jakie kiedyś usłyszałam, to było, czy wolę walczyć w rękawicach, czy bez. Takie pytanie padło z ust dziennikarza. Okay. Podczas poważnego wywiadu. No to jest faktycznie podejrzana sprawa, nie? Tym bardziej ciekawe, gdzie się walczy bez rękawic. Co, Karolina jest znana MMA, z tego, że... walka na śmierć i życie, Włodzi... do klatki, wchodzi dwóch, wychodzi tylko jeden. W Łodzi, Karolina, wiesz, stary uliczny wojownik, uczyłam, nie? Uczyłam się walczyć w bramach, łódzkich bramach. Aha, a to pewnie tak staram zrozumieć, pewnie chodziło o Krav Magę, tak? Że tu bez rękawic, czy nie wiem, staram jakoś wytłumaczyć taki... Nie wiem. Aha. Dobra, ale to co, przelećmy trochę po waszych przeciwniczkach, że tak powiem. Zacznijmy od ciebie, Karolinka, UFC, Ronda Marcos. I co tam myślisz o naszej Kanadyjce pochodzenia irańskiego bodajże? Co o niej myślę? Jeszcze jej walk nie widziałam. Serio? Moi trenerzy oglądali, ja jeszcze się nie zabrałam, żeby ją obejrzeć, na pewno ją pooglądam. Ale z tego, co mi mówili, to wiem, że jest taką naprawdę solidną, wszechstronną zawodniczką. No to się podpisuje. Będzie fajna walka. Wiem, że była w Tufie. Też słyszałam o niej, że jest naprawdę taką sympatyczną, normalną dziewczyną. Znaczy, wiesz, to no, na pewno jak słyszałem o się, że będziesz walczyła z nią, to pierwsza moja myśl była taka, że o kurde, nie? To nie jest, wiesz, żadna walka tam na przetarcie, tylko to jest naprawdę, nie wiem, jak ona tam stoi w rankingach, ale... W rankingu UFC jest siódma. Siódma, bo to jest kawał baby, nie? Naprawdę, to jak ona się pokazała w Tufie, to było... Nie wiem, czy Kasia oglądałaś? Nie. Zawodnicy, nie? Z wami gadać o walkach, to po prostu, nie? Ale no pokazała się przede wszystkim, wiesz, była zaskoczeniem, nie? No pokonała takie zawodniczki, których, wiesz, Tisha Torres, takie, które zawsze były notowane gdzieś tam przy topie, a tu nagle pojawia się babka w sumie znikąd, ale ma takie, wiesz, fajne fighters IQ właśnie, nie? Że było widać, że potrafiła swoim parterem na przykład wyeliminować całą grę Tisha Torres, nie? Więc kurde, nie? No czyli to jakby nie mówię tego, że jakoś negatywnie, bo mi się podoba właśnie, że masz taką ciężką walkę, nie? Nie, jakby to było, wiesz, walka, nie wiem, z kimś debiutantem totalnym, kto jeszcze nie ma takiego doświadczenia jak ty. No to bym tak powiedział, no dobrze, fajnie, nie? Fajnie, że sobie wygrasz, ale tak naprawdę to jest chyba na tyle fajne zestawienie, że faktycznie jak z nią wygrasz, a wiesz, że wygrasz, no to możemy od razu, wiesz, sięgać do tej czołówki czołówek, nie? No tak, i też wtedy będzie wiadomo, czy się nadaje, czy nie, jak w większości się wydaje, że się nie nadaje, ale zrymowałam. A co ty, dochodzą do ciebie wiadomości, że się nie nadajesz? Tak. Pozdrawiam moich hejterów. Właśnie, to chyba tylko w komentarzach. No właśnie, a jakie są argumenty za to, że się nie nadajesz? Nie wiem, bo ja tego nie czytam. Aha. Nie czytam większości tych komentarzy. No tyle, co mi coś tam powiedzą, a czasami na fanpage'u, jak dostaję jakieś wiadomości, na przykład od jednego z pseudozawodników dostałam taką prywatną wiadomość, żebym sobie odpuściła UFC, bo tam walk nie kupię. Ja chyba nawet wiem, kto to napisał. Aha, no ale to, no faktycznie chyba tego człowieka się nie musimy przejmować, bo to jest...
No nie, no, ale nie będę wymieniał jego imienia, żeby nie robić mu żadnej reklamy. No, bo ja nie wiem. Aha, no ci powiem po podcaście, ale naprawdę człowiek nikt tak naprawdę, nie? Ale no to ciekawe, że w ogóle ktoś tak może pomyśleć, bo chyba... nie wiem, czy mogę znaleźć jakiekolwiek argumenty za to, żebyś się w ogóle nie nadawała do UFC. Ale mnie coś takiego jeszcze bardziej motywuje. Ja lubię słyszeć takie rzeczy, lubię słyszeć negatywne komentarze na swój temat, bo to czekaj, zaraz Kaśką polecimy, nie? co Kaśka mówi za plecami na ciebie? Nie, no to ale co, faktycznie czujesz w ogóle, że inaczej to jest, wiesz, przygotowywać się do UFC, a do KSW? Nie, przygotowania wyglądają tak samo. No, tak na tyle tylko, że teraz nie mam żadnej kontuzji, jestem zdrowa i to jest fajne. I jakoś tak fajnie, pozytywnie przebiegają te przygotowania. No a to właśnie będzie pierwsza walka, do której wejdziesz nie chora? Tak oby jeszcze odpukać, czekaj. Trochę czasu odpukać. Tak. No. I ale to, no bo to było zawsze takie, wiesz, coś to łaziło, nie? No, nie pamiętam kiedy... Nie, to naprawdę mega obciążało i ostatnie kilka walk, no to tuż przed walką zawsze lądowałam na antybiotykach do walki, wychodziłam właśnie na... przeziębiona, chora i no to się bardzo przekładało na jakość walki, na moją dyspozycję, na moją kondycję, no a teraz taką mam świadomość, że już jest lepiej, więc na pewno w klatce będzie jeszcze lepiej. Ale co, u ciebie też się zmieniło sporo, sorry taka się tak pytam tylko Karolina, ale taki, mam taki, wiesz, ciąg myślowy, nie? U ciebie też się zmieniło sporo, jeżeli chodzi o klub, nie? Tam no, macie nową siedzibę i z tego co wiem, no czy to pojawił się Łukasz Zaborowski, a chyba... I mam mu od ciebie, mam tobie od niego przekazać, że Charlie Sheen idzie po ciebie. Aha. Cokolwiek to znaczy. No wczoraj wstawiłem sobie zdjęcie Charlie'ego Sheena, potem jak się okazało, że jest chory na AIDS. Aha. I no, jakiś taki czarny humor Łukasza Zaborowskiego. Pozdrawiamy cię, Zabór. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, tylko miałam. Ale powiedz, czy Adrian zniknął, tak? Jako z twoich trenerów. Nie, Adrian dalej. Jeszcze dalej, jest. Dalej działał. To bardzo dobrze. Właśnie bałem się, że to jakaś taka, wiesz, wymiana. Nie. Adrian cały czas jest. No tyle tylko, że przyjechał Zabór. On się bardziej skupia troszeczkę na zawodnikach pod względem stójkowym. Z Marcinem robię parter, z Dawidem zapasy. Także. To konkret. A już na obóz kobiet, który był... Na którym poza tym mnie nie było. Właśnie, pierwszy obóz, i mam nadzieję, dziewczyny, właśnie dokładnie, że czegoś brakowało wam na tym obozie. Brakowało nam ciebie. Zdjęcia. Dzięki, Kasia, nie? Chociaż Karolina też udawała, nie? Nie, ale jak tam się w ogóle udał? Tak skacząc z tematu na temat. Bo dużo to już... twarzy, nie? No właśnie, bo to było, jak spojrzałem na zdjęcia, które tam się gdzieś pojawiły, to miałem taki pierwszy myśl, że okej, jest tam stała ekipa, jesteście właśnie wy. Jest Lena, jest Magda z Czech, ale też sporo takich dziewczyn, których nigdy wcześniej nie było, nie? I co? Małe dzieciątko było z nami. Było małe dzieciątko, był mały niedźwiadek, Agi. Nie, naprawdę fajnie było. Fajna atmosfera, fajnie było zobaczyć te wszystkie mordki, poćwiczyć z kimś, kto się tak nie poci. A jak tam jak Agunia wróciła? Aga? Słyszałem, że ciężkie początki, ciężkie powroty są na razie. No ale to nie, chyba bardziej tak... pewnie kondycyjnie, bo kondycyjnie, jeszcze tyle nie wiadomo, trenuje. Że tak jeszcze nie może wszystkiego robić. Tak, ma ogromne piersi. Skupmy się na tym. Nie, ale wspaniałego synka. Także... Zmieniła się? Mama Bear taki się zrobił? Czy jest, wiesz, jakaś charakteru się zmieniła? Czy ona jest cichutkim zabójcą? Cichutki zabójca. Tak, jest cichutkim zabójcą. No. Jesteście cieciami? Tak. No, czyli teraz będzie atrakcja, stała atrakcja każdego obozu, małe dziecko, tak? Dokładnie. No ale opowiedzcie trochę, bo tak enigmatycznie, jak tam się sparowało, w ogóle jak te przygotowania, no bo w sumie tak jak dobrze się składa, że jesteście w tym podobnym okresie, więc to pewnie ta współpraca między wami jako MMA Kartel i w ogóle te zwane aniołki Kowalika, to się dobrze złożyło chyba, co? Że macie, tak, idziecie tym jednym torem. Bardzo dobrze. Ja, Kasia i Lena mamy mniej więcej w tym samym czasie walki. Najpierw ma Kasia, potem Lena, potem ja, więc obóz był idealnie tak pod nas zorganizowany, mogliśmy sobie posparować. Zupełnie przypadkowo w tym terminie. No, a jak ty, Kaśka? No dużo razem porobiłyśmy tak, z Karoliną. Dużo. Najwięcej w sumie, nie? Później ja też po obozie przyjechałam do Karoliny posparować sobie. No i bardzo fajnie, mam nadzieję, że na plus. Podbiłyśmy sobie oczy. Właśnie. To pod tym samym oczkiem.
Na ostatnim treningu, nie? No, ostatni trening, ostatnie minuty sparingu. No jak? Jutro już nie będziemy się widzieć, dobra, to dowalimy sobie. Pieczątka na dobranoc taka. A jak ty, Kasia, się czujesz przed wejściem do, wiesz, w buty trochę Karoliny na KSW? W ogóle podoba ci się to, że tak jesteś, wiesz, właśnie tym takim, zawsze się mówi, o, Karolina wyszła, teraz na jej miejsce wchodzi Kasia, nie? Czy tobie, wiesz, ciebie to irytuje jako, jakoś? Że to jest Karolina, to mi to nie przeszkadza, no. Nie, ale to, wiesz, gorzej, czujesz jakbyśmy presję? Się nie lubiły, to może by mi to przeszkadzało. Ale nie, no, presji nie czuję jako takiej. Mm. Wiadomo, duża gala, duża publiczność, największa jak do tej pory. Na razie nie czuję tego stresu, ale pewnie przed samą walką będzie. No, tylko taki motywujący bardziej. Mm. No chyba nie da się zrobić lepszego debiutu, no, jeżeli chodzi o galę, co? No, chyba, no dokładnie. No, myślisz, że to cię dokądś dotknie? Wiesz, że no jednak, no chyba największa walka w historii polskiego ma, a tam mała Kasia Lubońska wchodzi do debiutu, no wiesz. Jakoś jest, wiesz. No miało to inaczej na początku, bo miałam walczyć w Częstochowie, więc na troszkę mniejszej gali zawalczyć, ale że odwołali tą galę, no to przerzucili mnie do Krakowa. Mm. A rywalka? To też klasowa zmiana, co no, z Kamili Porczyk na... Tak, na 100% była potwierdzona 3 tygodnie przed walką. No, myślę, że o wiele lepsza przeciwniczka, jeżeli patrzeć na samo doświadczenie, bo ma 8 walk na koncie. Coś o niej wiesz takiego więcej, bo taka też enigmatyczna postać. No wywodzi się z Muay Thai, więc jest stójkowa, ale nie typowo stójkowa, bo też mam informację, że startuje, czy tam startowała w jiu-jitsu, w kimonach z niebieskim paskiem. Także no, będzie ogarnięta. Przerwę, nie wiem za co ona dostała ten pas, bo ja oglądałam jakieś tam jej walki MMA i naprawdę ten parter to tak słabiutko. No to słyszałam, wyglądało. Że ona raczej unika tego parteru, że jeżeli już się w nim znajduje, to beto, no, tak defensywnie. Wiesz, do gleby, Jomi. Nie czarujmy się, niebieski pas to też nie jest jakieś tam mega osiągnięcie, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, nie? No to tak, ja wiesz. Mam biały. Nawet nie mam białego. Ja tak samo. Więc no. Sam fakt, że startuję, to dlatego wspomniałam. Aha, no ale to co, ale tobie się bardziej podoba, że to nie jest Kamila? Że to jest jakaś taka właśnie bardziej, nie wiem, obita dziewczyna? No bo jednak no, ja byłem też w gronie tych krytyków, że no mnie ta przedwalka z Kamilą Poczyk nie interesowała, nie? Ta nowa rywalka, okej, okay, może no, nie jest... dużo hejtów właśnie szło. No. Nie, no fajnie, to jest, teraz już jest taka naprawdę bardzo sportowa walka i bardzo dobra rywalka, także ale na plus. To właśnie dla ciebie na plus, czy właśnie wolałabyś po prostu się przetrzeć, wiesz, no pewnie ta presja się pojawi przed samą walką, nie? Czy to jest właśnie lepiej, że to jest sportowe wyzwanie, czy może... Może trochę mniej na plus to, że to są jednak 3 tygodnie przed, ale generalnie na plus. A coś, ty jesteś w stanie, coś w ogóle coś zmieniasz pod rywalkę, czy po prostu no, przygotowujesz się przekrojowo do walki? Nie no, game plan zawsze musi być jakiś ustawiony typowo pod nią, także jest ustawiony. Może ja nie oglądałam za bardzo jej walk, ale trenerzy oglądali i już tam jest wszystko ułożone. A kto będzie w twoim narożniku? Spiły chłopaki. No bo to też dodatkowym aspektem, nie wiem czy pozytywnym, raczej myślę, że negatywnym. Bardzo negatywnym. Dokładnie jest to, że na tej samej karcie już będzie bił się... Już raz to przeżywałam, tylko no... Będzie bił się twój chłopak, tak? Ja wtedy biłam się pierwsza i też to był ten plus dla mnie, a teraz muszę niestety po nim. Już poprosiłam o osobną szatnię, żeby nie widzieć go w ogóle, jak wychodzi do tej walki, jak schodzi z tej walki i... No... Pewnie nie uniknie mnie to i się zobaczymy, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i no nie, no to wiadomo. Żadnego zadrapania. Akurat nie walczy z Łukaszem Migowskim, Łukasza też z nami lubię, nie mam tu jakiegoś faworyta w tej walce, ale no myślę sobie, że no, ta wiadomość, kto wygrał, wiesz, na plus czy minus, dojdzie do siebie, no nie unikniesz, no. To nie zamkniesz się, nie, znaczy, nie zamukrujesz no sama... się. Będę ciekawa, więc sama będę się pytała na pewno. To w ogóle rzadko się zdarza coś takiego, co? Żeby pary walczyły. Rzadko, a my już drugi raz, no. No tak. No ale to dla was w sumie, wiesz, debiut dla obu stron, także to też jest takie pewnie wsparcie, co? Jak to w ogóle, wiesz, bo wy jesteście, Peter siedzi cały czas w Poznaniu, tak? Z tego, czy w Łodzi, no my czy w Pile. Jesteśmy tak raz tu. Na razie jeszcze tak celowo nie mieszkamy razem, ale
praktycznie cały czas się widujemy, bo raz jesteśmy u mnie w Pile, raz w Poznaniu i tak krążymy. Mm. Teraz trochę gorzej, jak są właśnie przygotowania, jak obydwoje się przygotowujemy. Przeprowadźcie się do Łodzi, Gracie Borałudź, Gracie Borałudź. A nie kusiła ciebie, żeby się przeprowadzić, żebyś mieć sparing partnerkę na stałe? Gracie Borałudź. Nie wiem, na razie nie mogę się zdecydować, żeby przeprowadzić się do Poznania, a to dopiero Gracie Borałudź. A tobie, co, Karol, cię brakuje tak na co dzień mieć... Bo co się dzieje z Kasią Sadurą? Bo... Wiesz co, Kasia się tak teraz w tym momencie troszeczkę bardziej skupiła na pracy, na studiach, bo tam jest to bardzo zaangażowana w fizjoterapię, tam robi jakieś studia podyplomowe, także to zajmuje jej dużo czasu. Cały czas trenuje, ale tak w tym momencie raczej rekreacyjnie, nie pod startem. Czyli masz z kim sparować na co dzień, jeżeli chodzi o kobiety? No... Powiedzmy, raczej sparuję na co dzień z chłopakami. No bo... Ale jednak troszeczkę brakuje tych sparingów z dziewczynami, bo wiadomo, że chłopaki no zawsze są ode mnie troszeczkę silniejsi i albo stawiają mi za duży opór, że jest mi coś mega, mega ciężko zrobić. Na przykład mówię o tej walce chociażby tej zapaśniczej czy parterowej, albo na przykład mi za bardzo odpuszczają, że jest mi coś bardzo łatwo zrobić i potem jak przychodzi do sparingów z dziewczynami, to zupełnie inaczej się czuję tą siłę. No bo to w sumie jest tak, no, patrząc na naszą mistrzynię Aśkę Jędrzejczyk, ona też praktycznie przygotowuje się tylko z facetami. I no to jest taki faktycznie jakaś zmora o kobiet, nie? Że to... No, nie wiem, czy jest jakikolwiek klub w Polsce, gdzie jest jakieś takie zgrupowanie dziewczyn, żeby mogły się bić razem. Chyba nawet nie ma, nie? Gracie Borałudź, obozy sparingowe dla kobiet. No tak. Gracie Borałudź. Ale nie na co dzień. Nie na co dzień. Oglądałyście walkę Asi? Oglądałyśmy. Tak. Co tam myślimy o walce? Było sporo krytyki na temat Aśki, że nie pokazałaś tak świetnie jak w poprzednich walkach. Jakie wasze opinie? A niech się odwalą ci wszyscy, co krytykują. Niech oni wejdą do klatki, niech oni sami walczą i zobaczą, jak to jest łatwo. No, ja nie lubię oceniać innych zawodników. Ale wygrała co? Zasłużone zwycięstwo. Kasia? Tam chyba była pierwsza runda, tak? Na remis ktoś dał, czy jak to tam No taka pierwsza runda była najbardziej kontrowersyjna, w sensie taki, że ja ją dałem dla Aśki, ale wiele osób widziało ją, że laterną mogła ją wygrać na przykład, nie? No, a resztę rund wygrała, więc nie wiem, do czego mogłyby tutaj być te komentarze negatywne. No, komentarze negatywne są takie, że nie zdominowała swojej rywalki tak jak poprzednie dwie walki. Ale Valerie to jest zupełnie inna klasa niż Jessica i Carla tak naprawdę. To jest zawodniczka stójkowa, która się nie boi tej stójki, nie boi się tych wymian, więc... No, bo można się spodziewać, że to nie będzie tak łatwa walka jak dwie poprzednie. Wy jesteście takie skromne dziewczynki, ciche. A jak podoba wam się to, co Aśka pokazuje w mediach i w ogóle jaką personą się staje dla was, to jakby wiesz, jakby... No, ciebie zawsze, Karolina, wpychali w taką, wiesz, tutaj wojnę z Asią, nie? Jak ty na to patrzysz teraz i, wiesz, jesteś dumna z naszej polskiej mistrzyni, czy... wiesz. Nie, no pewnie, że jestem dumna, i mam nadzieję, że kiedyś się zmierzymy w klatce. No, ale na zawodowym ringu. Jakbyś sobie wymarzony scenariusz 2016? Chciałabym. Chciałabym. No to by było coś. Wiem, że Asia mówi, że do tej walki nigdy nie dojdzie, ale nigdy nie mów nigdy. No. Myślę, że walka z Marcos, może jeszcze jedna walka i realnie mogłabyś się tego dostać w sumie, co? Tak, wiesz, patrząc na... Zobaczymy, na razie skupiam się na tej najbliższej walce, żeby nie było żadnej kontuzji, żeby było wszystko okej po walce. A ty, Kasia, co? Jak patrzysz na naszą mistrzynię? Duma rozpiera, ja czy... Ja mówię tak, teraz walka Karoliny, później walka z Paige i opas. A, czyli zakładamy, że Paige wygra z Rosną Majunas. No dobrze. No to by było w sumie spoko, nie? To taki scenariusz może być, nie? A myślicie, że jakby w ogóle zakładając, że dojdzie do takiej walki, bo myślę, że trzymając ciebie kciuki, Karolcia, Polska, czy jednak zagranica? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że Polska. Ale fajnie by było właśnie, jakbyśmy zawalczyli w Polsce. Boże, to KSW by się rozpłakało po prostu. To by było naprawdę historyczne. Czekaj, bo Karol się rozmarzyła. Wróć do nas. Nie odbiegajmy tak bardzo, bardzo w przyszłość. Na razie. No wiesz, taka przyszłość to nie jest aż taka odległa, nie? Jak w razie wygranej, to tak naprawdę te dywizje kobiece w UFC są na tyle płytkie, że można o tym śmiało myśleć. Nie wiem, płytka to jest woda w brodziku.
Nie, no chodzi o to, że widzisz, no taka Laterno no. też nagle się wzięła, wiesz, no ile mm-hmm. wygrała dwie walki, chyba bodajże w UFC i nagle mm-hmm. pyk, nie? No to jest, to jest bardzo świeża kategoria, tak? Mm. Niewiele tych walk się odbyło, kobiet w tej kategorii 52, więc... Jest do zrobienia wszystko, mm-hmm. nie? A myślicie, jak będzie kolejna walka Klaudia Gadeja i Aśka? Jak obstawiacie? Znając, wiesz... Gadela bardzo pewna siebie. Mm. No Aśka zresztą też. Nie, no bo to sobie, wiesz, konflikt stylów, nie? No tutaj... ja mam mm. jednak nadzieję, że Asia wygra tą walkę. A pamiętacie poprzednią walkę, jak punktowałyście na żywo? Czy dla kogo byście dały? Dla Gadei czy Aśki? Bo ten świat jest podzielony. Ja osobiście powiem, że myślałem, byłem przekonany, że Gadeja to wygra. Mimo, że widziałem, że moim zdaniem Asia zda na pewno więcej obrażeń, ale znając punktowanie w UFC, mm-hmm. myślałem, no nie, no pewnie to obalenia i to trzymanie na ziemi, które z którego dużo nie mm-hmm. wynikało, ale jednak było, to pewnie to weźmie górę. Ku mojemu zaskoczeniu było odwrotnie mhm. i bardzo się cieszę, ale no wiele osób widziało tą walkę dla Gadei. Wiesz co, mi też się wydawało, że tą walkę wygrała Gadelia, ale to wszystko zależy od sędziego. Wiadomo, że sędzia, który się wywodzi bardziej z parteru, by punktował tą walkę dla Klaudii, sędzia stójkowy by punktował tą walkę dla Aśki. Ja nie jestem sędzią, może nie do końca się znam na sędziowaniu, więc wynik jak najbardziej okej. Okay. A ty Kasia, jak pamiętasz? Ja nie oglądałam tej walki na żywo, tylko jakby była transmisja, czytałam Jasne. Po prostu. I no co oni tam pisali właśnie takie rzeczy, jakby miała za chwilę Aśka przegrać. Mhm. I w sumie pisali również, że byli zaskoczeni. Mhm. Później oglądałam sobie oczywiście tą walkę. I no i faktycznie też byłam zaskoczona, że taka była punktacja. Ale czyli zaskoczona, że Aśka wygrała, tak? Tak. Mhm. Najwyraźniej bardziej punktowali tą stójkę. Mhm. A jak wy jako, wiesz, zawodniczki, bo to jest taki odwieczny konflikt, to punktować właśnie. Wy taką, wiesz, byście brały, nie wiem, bardziej pod uwagę kontrolę, czy jednak faktycznie za dane ciosy, nie? Co według was, wiesz, bo to najlepiej zapytać osobę, która faktycznie wchodzi do oktogonu, nie? Co jest trudniejsze, wiesz, tak naprawdę, wiesz, ktoś cię zamuli, będzie trzymał całą walkę, a ty mu zadasz 5 ciosów, które naprawdę rozwalą ryj, no ale ktoś przez większość rundy trzyma. Mi się też powinno się też to punktować taki ogólny obraz walki, tak? Widać, kto dominuje w tej walce. No właśnie, ale no to pytanie, wiesz, bo jednak te obrażenia powinny, według zasad mm-hmm. Takich ogólnych, to ilość obrażeń jest najważniejsza. Mm-hmm. Bo to faktycznie to jest walka, tak? I teraz pytanie, no Kasia, jaki jest twój punkt widzenia? Nie? No ciężko jest to ocenić, dlatego ja nie jestem sędzią, zostawiam to innym. Ja, no, łatwiej jest wejść i się bić niż sędziować. No tak. Wejść do klatki. A kolejna walka, która była, ronda królowa upadła. Co się wydarzyło według was, dziewczyny, w tej walce? Czemu? Nie była tak chyba przygotowana jak zawsze. Wydaje mi się, że trochę sobie olała te przygotowania, co było też widać po jej sylwetce. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie wyglądała tak dobrze jak zawsze. No fałdek było więcej. Na pewno. No właśnie. Na pewno też niewygodna jest Holly przez to, że jest mańkutem, no ale przygotowywała się pod nią i powinna się z tym liczyć. Karolcia? No, ja Holly obserwuję już od jakiegoś czasu. To właśnie byłam bardzo ciekawa tej walki i takie miałam przeczucie, że coś tam Holly może namieszać. I była rewelacyjnie przygotowana, naprawdę fenomenalnie. Tam Greg Jackson zrobił kawał dobrej roboty, układając jej taktykę. Ja byłam bardzo zaskoczona, tak naprawdę, że Ronda przegrała jeszcze w takim stylu. Ale właśnie to było straszne, że jak się oglądało Rondę, jak ona się potykała o własne nogi, wpadała w siatkę. No bo ta stójka, to właśnie to było zaskoczenie, to jak ona wyglądała, jak absurdalny amator, jeżeli chodzi o stójkę, nie? Z czym to w ogóle tłumaczycie, nie? Jakimś agresem? Bo to może wy jako kobiety macie też na to inny punkt widzenia, nie? Czy coś... Po prostu to było, wiesz, emocje wzięły w górę, skąd taki, wiesz, bo to ona nigdy nie była wirtuozem tej stójki, no ale coś w niej ogarniała. Wiesz co, walki Rondy zawsze trwały bardzo krótko, zawsze robiła to, co robiła i to wychodziło, to działało, tak, że była krótka wymiana, clinch i praktycznie od razu obalenie. Tutaj mi się wydaje, że tak mogła jej siąść trochę psychika w momencie, kiedy próbowała raz, drugi, trzeci sklinczować. Nie udawało jej się to. Holly ją obaliła, tak? Było jedno obalenie po stronie Holly. I to mogło ją to tak troszeczkę rozbić właśnie. Widać też było, że
już ciężko oddycha Ronda. Jednak no. Kondycyjnie też chyba nie była przygotowana. Znaczy to mi się też wydaje, że ona po prostu zebrała parę ciosów, nie? I to ją, wiesz, nie to, że zestresowało, to jeszcze rozbiło i no i to nie to, żebym się tutaj mądrzył, nie, nie. Jakiegoś wielkiego zawodnika, ale no to na pewno wpływa mocno na kondycję, bo ci nagle się tak wszystko rozsypuje. Tak chyba wcześniej na żadnej walce nie dostała tak mocno po głowie jak od Holly, a Holly, no widać, że to jest, za przeproszeniem, kawał baby i że ma siłę w ręku. No ale teraz widzimy, będziemy przed rewanżem i na kogo postawicie? Holly. Jak się odwracają karty, co? No ale co, według was też znowu, to jest znowu spojrzenie, wiecie, kobiety, nie? Taka przegrana, w takim stylu, nie? Jak myślicie, ona się pod tym podniesie? Znając dlatego... też jakby jej przeszłość, znając w ogóle jaką emocjonalną kobietą jest, czy to... No jak? Właśnie wasza perspektywa kobieca może być zupełnie inna. No moim zdaniem się podniesie bez problemu, tylko nie wiem, czy jest sens na razie robić ten rewanż, bo tutaj była naprawdę zupełnie jakby to był inny poziom. No ale to pewnie będzie, bo to finansowo się zgadza, nie? No. Taki rewanż, ale no ja to też się zgadzam właśnie, że dla mnie... Jeżeli to by była jakaś naprawdę wyrównana walka, to czemu nie? Ale tutaj no... Ronda, można powiedzieć, że nie pokazała nic, więc rewanż chyba jest bez sensu, przynajmniej jak na razie. Rodzia? No, moim zdaniem podniesie się i to szybko. A co do rewanżu, no na pewno się odbędzie, ale tak samo jak jestem takiego samego zdania jak Kasia, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak szybko... Robić ten czy ona wie, czy ona jest w stanie, na pewno sobie, no nie wiem, w tych parę miesięcy, jeszcze pewnie jakąś kontuzję, no bo zebrała tam sporo, jest w stanie w ogóle jakoś, wiesz, tą stójkę uporządkować, coś zrobić, nie wiem, czy ona zmieni narożnik, bo to też jakby wiadro pomyli, wylało się na jej narożnik, który twierdził, klepał ją po ramieniu w przerwie, mówiąc, że wszystko jest świetnie i Holly nic na ciebie nie ma. To też w ogóle do was pytanie, nie? Jak wy, wiesz, czy wy lubicie, kiedy ktoś wam mówi absolutną, szczerą, brutalną prawdę w narożniku, czy ktoś właśnie będzie was motywował, nie, słuchaj, wszystko jest fajnie, jedziemy do przodu na przykład, nie? Jaką wy lubicie pracę na narożnikach? To taką bardziej, wiesz, super szczegółową, do bólu szczerą, czy raczej kiedy ktoś po prostu was motywuje, nieważne co? Nie no, szczerze, no, musi być szczerze. Ja akurat z mojego trenera Marcina Rogowskiego, to mam do niego 100% zaufanie i naprawdę w narożniku on się sprawdza fenomenalnie i nie wyobrażam sobie, żebym mogła wychodzić właśnie do walki na UFC bez niego. Kaśka, ty też podobne odczucie? To musi być totalna szczerość, krótkie komendy? No to musi być szczerość, jeżeli przegrywa się walkę i no to trzeba powiedzieć, że się ją przegrywa, że to się źle robi, to żeby przycisnąć wtedy i no i wtedy trzeba już tam... Przekalkulować. Jasne. A no to coś, co właśnie w tej walce było widać, już też to powtarzałem w paru podcastach, że no Aśka pokazała, że jest w stanie w ogóle, wiesz, dostosować się. Pierwsza runda, tak jak tu zgodziliśmy, była 50-50 i no i Aśka i zaraz między narożnikiem potrafi w ogóle ułożyć, wiesz, w głowie, co robimy dalej, nie? Ty, Karolcie, miałaś takie chyba walki, nie? Że było mega ciężko w pierwszej rundzie. I jak to, jakby, wiesz, co się dzieje w takiej głowie, nie? Czy potrafisz to tak chłodno ocenić, czy emocje są po prostu tak wysokie, że potrzebujesz tego głosu z zewnątrz, na przykład, czy sama to czujesz, że kurde, musimy coś zmienić, nie? Na raz, sama czuję, dwa, mam trenera, żeby, no. Od tego, żebym powiedział, że coś jest nie tak. Ale wiadomo, że walka to nie jest jedna runda, tylko tam są trzy rundy albo pięć rund. I nawet jak się przegrywa rundę, to jest jeszcze czas, żeby te straty odrobić. Ale to masz, wiesz, przez swoje doświadczenie, potrafisz sobie to, wiesz, nagle powiedzieć, okej, zapominam o pierwszej rundzie, idę dalej, czy... I jak to w ogóle, wiesz, jak taka kalkulacja w głowie wygląda? Czy możesz opisać jakieś swoje emocje, wiesz, w takim momencie? Czy jest to w ogóle do opisania, nie? Nie, to chyba nie jest do opisania. W ogóle to jest niesamowite, jak w trakcie walki w ogóle pracuje mózg człowieka, jak pracuje psychika. W walce się dzieje wszystko bardzo szybko, a w mojej głowie wszystko tak, nie wiem, tak działa powolutku, że teraz to, tamto, wszystko... Nie umiem tego opisać, ale to jest naprawdę... Zakrzywienie czasu przestrzeni. Tak, ale to jest naprawdę fenomenalne. Spoko, a ty w ogóle a propos narożnika będziesz narożnikować na KSW, tak? Bo też z twojego klubu cały szwadron tam walczy. Będę walczy moich dwóch klubowych kolegów, Kamil Szymuszowski i Bartek Kurczewski. Pozdrawiam Szymka, bo słuchamy jego podcastu regularnie, zauważam te lajki, dzięki Szymek. I będę w narożniku Bartka. A czemu nie Kamila? Co to za podział?
No bo w narożniku Kamila będzie jeszcze jeden trener, którego przygotowuję, a ja będę u Bartka. No, często jestem właśnie na walkach Bartka, on był ze mną na KSW 2 razy w narożniku i teraz ja z nim jadę, tylko taki amulet na szczęście. Amulet na szczęście. A powiedz, pewnie stawiasz na swoich kolegów, ale jak widzisz walkę właśnie i Kamila i Bartka? Jakie rezultaty tutaj, poza zwycięstwem, ale jaki przebieg przewidujesz? To się wszystko okaże, tak naprawdę. Nie można dać bardziej ogólnej odpowiedzi, to się okaże. Ring zweryfikuje. Oczywiście dziwne pytanie. Mam nadzieję, że wierzę w to, że chłopaki wygrają. Ta walka Bartka jest taka dla mnie troszeczkę przykra, ponieważ walczę z Saszką, którego ja bardzo lubię i wolałabym, żeby razem nie walczyli, ale jeżeli już razem walczą, to oczywiście będę kibicować Bartkowi i wierzę w to, że wygra. Saszka, przepraszam. No cóż. Trudno. A dziewczyny, oczywiście pytanie na, wiecie, walkę wieczoru, nie? Kto jest według was faworytem? Mamet, Michał Materla. Wydaje mi się, że faworytem jest Mamet. Ale w waszych oczach, nie? Aczkolwiek nie chcę mówić na głos. No dawaj. Moja kobieca intuicja mi podpowiada, że Michał jakoś tam nas zaskoczy. No proszę, Kasia? A dla mnie jest faworytem właśnie Michał. To jest niesamowite w ogóle, że tak się generalnie mówi, o nie, na Mamet jest zdecydowanym faworytem. A z kimkolwiek nie rozmawiam, serio, nie usłyszałem jeszcze, żeby nikt stawiał na Mameda. To jest w ogóle fenomen, nie? No naprawdę, wszyscy stawiają na Michała. Ja między innymi dlatego, po tej walce z Tomkiem Drwalem, w której mnie naprawdę bardzo zaskoczył, bo nie ukrywam, że tam stawiałam na Tomka. Mhm. Wygrał tą walkę i teraz fajnie, jakby też wygrał. No. Ale myślicie, że co? Że jakie argumenty są za Michałem? Czemu stawiać na Michała? Bo to jest ciekawe. Ja też stawiam na Michała. Bo jest przystojniejszy. A dlaczego? Ja kibicuję zawsze tym pięknym chłopcom. Mamy też jest niczego sobie, aczkolwiek. Nie, czyli lubisz takich bardziej miśków, tak? Miśków z brodą. Okej, okay, to ja mam brodę, to jakaś nadzieja jeszcze. Nie, ale no ja, jak pytasz, co ja myślę, Fighters jakiego Michała, nie? Myślę, że to chłop, to się nadal rozwija. I gdzieś oczywiście to też jest rzut monetą ta walka, nie? Nie mam tak, że jestem przekonany, że Michał wygra, ale kurde, no trochę tak po tej walce Tomka Drwala też mi się otworzyły oczy na to, że Michał się po prostu rozwija, nie? Że cały czas ten chłop, mimo tego swojego wieku i przebiegu, jaki ma już, to nadal, kurde, widzę, że on się naprawdę rozwija, nie? Nawet ma tą kontuzję, miał tą kontuzję, która... Może też taką wrzucam swoją perspektywę. Ja pamiętam, jak ja miałem problem z kręgosłupem i jak długo zajęło mi przemóc się, żeby trenować na 100%. I oczywiście Mamet miał co innego, ale gdzieś tam mam taką rzecz w głowie, że kurde, wiem, że naprawdę ja po operacji tam jeszcze czasu naprawdę nawet bałem się zrobić kurwa głupi przewrót przez głowę, nie? Bo miałem myśl, jak się źle ułożę, coś ty, a zanim dźwignąłem coś cięższego, no to kurde, to naprawdę siedzi w głowie. Nie chcę, że mówisz sobie, nie, wszystko jest spoko, a i tak twój organizm tego nie zrobi. No ale ty jesteś tym. Ja miałam kilka razy skręcone kostki i do tej pory mam uraz psychiczny, że jak mam wykonywać jakieś ćwiczenia, nie wiem, skakać przez płotki takie mega, mega wysokie, to nie chcę tego robić ostatnio. Serio? Miałem skręconą kostkę w zeszłym roku i do teraz nie mogę robić wśród wymyków takich, żeby spadać na stopy, bo się boję, że skręcę kostkę i nie zrobię tego. Serio? No, wiem, że robię to tak koślawo przez to, że mam to w głowie, że się boję, bo sobie skręcę. Ja kostki miałam nie raz skręcone, tylko kilka razy, jak nie kilkanaście, więc... A, no taka przypadłość fighterów, nie? Że to zawsze gdzieś tam jest. No ale to... tak sobie to dodaję już tam 2+2 w swojej głowie, że... No kurczę, 4. Że po prostu, wiesz... Mądralińska, no proszę. Że no gdzieś tak, jak mam szukać argumentu za Michałem, no to gdzieś to po prostu jest, nie? Że zanim Mamet pewnie już teraz jest w 100%, no tak domyślam się, to jest doświadczony zawodnik, ale no gdzieś to na pewno się musiało odkładać i może gdzieś tam jeszcze jest, cholera, nie? Nie wiem, nie mam, nie spotkałem się jeszcze z nikim z Arachion, żeby o tym pogadać, pewnie mi nie powiedzą, ale no tak sobie dodaję, nie? No i kurczę, no gdzieś myślę, że cipek, jeżeli przetrwa pierwszą rundę i nie da się trafić niczym głupim, kurczę, nie? No to gdzieś tak mi się dokalkuluje, nie? Wy miałyście powiedzieć, a ja powiedziałem wszystko, co ja o tym myślę, nie? One man show. Już powiedziałeś. Nie, no ale co? Macie coś, wiesz, jakieś takie przemyślenia, cokolwiek jeszcze, wiesz, co z takiego fighterskiego punktu widzenia, o czym taki przeciętny zjadacz chleba, jak ja mogę nie myśleć, nie? Jeżeli chodzi o styl Michała, gdzie to może być, to wiesz, antidotum na Mameda?
myślę. Zawziętość. Wydaje mi się, właśnie, że ta jego psycha. Ma jego charakter. Serducho też do walki. To jest bardzo ważne. To jest śmieszne, powiedział się to w samym momencie. To jest w ogóle też, coś tu musi być, nie? No, może być, nie? Że cipek faktycznie tym swoim złotym, wiesz, lwim sercem przemogły w ogóle Paweł Kowalik. Właśnie się wychylił zza rogu. W koszuli elegancki. Właśnie, w ogóle... Paweł mówi, że specjalnie nasz podcast, żeby być w tle, założył koszulę. Dobra, dziewczynki, nie męczę was dalej. Musicie, macie jeszcze długą drogę przed sobą. Już do... kończymy tak szybko? 40 minut. Miała być godzina. Komu będzie się chciało to słuchać teraz? Dla was wszystkim. Mi się samej nie będzie chciało. Dzięki, Kasia, za tą super reklamę mojego podcastu, nie? Po prostu... Dziękuję bardzo. Nie, myślę, że sporo osób się będzie... Mam nadzieję. Tu nie chodzi o ciebie, tylko o mnie. No. Dziękuję. Komu będzie się chciało mnie ciebie słuchać? Ciebie chciałby słuchać każdy. O, Karolina. No, to też, chyba się zaczerwieniłem troszeczkę nawet, nie? Nie, nieważne, słuchajcie, dziewczyny, nie męczę dłużej. Długa droga przed wami, także dziękuję bardzo za czas. Dzięki wielkie. Widzimy się z tobą, Kasia, przed walką, a tobie będę trzymał kciuki mocno, Karolina. A widzimy się na kazu. Anyway. Cześć. Cześć.